Pytam bardzo pytanie. Dlaczego robicie, co to robicie? Dlaczego jesteście aktorami, reżyserami, kompozytorami, wykonawcami? Dlaczego tak się stało? Najprościej mówiąc, ja niczego innego przyzwoicie robić nie potrafię. Robię to, co robię i cały czas się dziwię, że jeszcze ktoś chce tego słyszeć. Rano spytał mnie pan Jerzy Woni, czy sobie umiem rozstawić kran. Ja nie wiem, co to jest kran. Tak, jest taka moja bohaterka, która szczeruje taką sztukę Alana i Korna, tych trzy dupo lat, to znaczy wszystko z miłości. Tam dziewczyna mówi, jak pisze żarówka ze szczyty, a po prostu kładę się na podłogę i płaczę i bije nogami w ziemię z bezradności. Nie, ale wracając do tego, co powiedział Grzesiek, to rzeczywiście to jest kwestia taka, że mamy to szczęście, które sprawia się wszystkim, że uprawiamy coś, czego nie robimy mocno dla pieniędzy. Nie mówimy, że niepotrzebne są pieniądze, ale robimy to z miłości. I taki związek pasji z możliwością jakiegoś egzystowania przyzwoitego i uprawiania zawodu nie wyłącznie dla pieniędzy, ale z miłości do tego, co się robi, no to to jest idea. Jak przeżyć życie, że na przykład miesiące są 3 dni, a później przetrzymać ślubę czekającego na telefon, że zadzwoni rodzicom, zaproponuje rok. Jak zachować to poczucie takiej męskiej godności? Ja mam także z kolei, znaczy jak się nic nie dzieje, to ja się szukam sam pracy. Po prostu. I zawsze się staram jakoś to... Bo my tak ciągle coś goni, żeby coś mówić. Mnóstwo rzeczy robimy w momencie, kiedy nie ma na przykład planu zdjęciowego. Ja gram w teatrze na przykład. Jak z kolei jest mniej roboty w teatrze, to robię z moim przyjacielem, robimy film. Teraz robimy fantastyczny film dokumentalny, nie wiem jak to idzie, ale przygoda jest piękna, robimy dokumentalny film o życiu księdza Józefa Tischnera, biograficzny film. Jak nie ma pracy, to trzeba jej szukać. Tak sobie to jest. Nie umiemy siedzieć jakoś tak spokojnie i nic nie mówić. Nie żeby gadać, tylko pracą mówić. Ja ci nawiążę do tego, co mówisz, Jolu. Ja widziałem kiedyś w CNN-ie z Larry Kingiem rozmowę Al Pacino. Ja go nie poznałem. To było lat 10, to jest jeden z moich takich idoli. Jeżeli mówią, na kogo się powołujesz, to fascynuje się, no to on jest na pewno w tym pierwszym szeregu. I ja go nie poznałem. On był blady, z takimi sztucznie wymalowanymi tutaj rumieńcami. Okazuje się, że wpadł w chorobę alkoholową. Z jakiego powodu? Nikt do niego nie dzwonił przez 2-3 sezony. No więc ja mimo całego podziwu dla Al Pacino, jeden z największych aktorów żyjących, ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, żebym był niewolnikiem aktorstwa. Znaczy, ja wtedy naprawiam właśnie ten przysłowiowy kran, albo rąbię drewno do kominka, albo piszę sobie jakiś scenariusz na jedną, dwie, trzy osoby. To co mówił kolega mój, Brian. Ja po prostu też nie usiedzę. No. Ja muszę zbudować dom, jeden, drugi, trzeci, czwarty, może piąty. Tak, już 4 już zbudowałem. Także, tak trzeba żyć, no po prostu, bo... Czy się będzie żyło 40 lat czy 90, to życie jest krótkie. Ja celowo się o to pytam, ponieważ te zawody, które uprawiacie, one po prostu są na krawędzi emocji. I stąd nawet i wszelkie sukcesy, i wszelkie porażki są szczególnie mocno odczuwane, tak to sobie wyobrażam. Że to chyba z tego wynika. Jak ty, Grzegorz, przeżywasz takie na przykład, że no, coś nie zmątpienia, ale do niego jakby nie chcę.